Tutaj nagrałam jednego z pierwszych moich vlogów, także kto to uwierzy, że to już jest rok, odkąd nagrywam vlogi na YouTube'a. Mega ogólnie. Także teraz mamy Sylwester, więc szczęśliwego nowego roku dla wszystkich. Hala! Witajcie w nowym filmie na moim kanale. Zanim zaczniemy tego vloga, chciałam Wam pokazać mojego Dysona i zrobić taki szybki test tego Dysona na moich włosach. Także wziąłam właśnie prysznic, moje włosy są mokre. Nałożę jeszcze tylko taki olejek zabezpieczający, bardzo lubię olejek z tej firmy. Nałożę go na końcówki włosów. To jest olejek zabezpieczający końcówki. I zaczniemy robić test. A jeszcze jedna sprawa, ponieważ święta, święta i po świętach, a ja mam jeszcze piżamkę świąteczną, także muszę się szybko przebrać. I gotowe. Założyłam inną piżamkę, także zacznijmy. To jest chyba, można powiedzieć, że druga generacja Dysona. To jest ta główna suszarka, do której doczepia się końcówki. To są takie szczotki rozczesujące do włosów grubszych, kręconych, falowanych, a to jest do włosów cieńszych z takimi końcówkami, kuleczkami. To jest suszarka, ona również wygładza włosy. Taką szczotkę. I dwie końcówki do lokowania włosów, do kręcenia włosów. A w poprzedniej edycji były to cztery końcówki. Jeśli chodzi o jedną grubość, to była końcówka jedna, żeby kręcić włosy w prawo, druga końcówka była, żeby kręcić w lewo. Tutaj różnica jest taka, że przekręca się to. Możecie zobaczyć strzałki, w zależności, w którą chcecie, żeby włosy Wam się kręciły. Jeszcze na szybko mogę Wam polecić ten produkt. Produkt Color Wow. Jest to Dream Coat, czyli taki spray do wygładzania włosów. Jak macie takie baby hair, czy te włosy są tak falowane, bardzo się puszą, nałożycie sobie je na włosy i włosy wyglądają na dużo zdrowsze i gładsze. To jest produkt, który podobno używa Kim Kardashian, także przetestujemy go też. Ja już go wcześniej używałam, także z doświadczenia wiem, że lepiej go nie używać za dużo, bo wtedy włosy mogą wyglądać na przetłuszczone, ale naprawdę bardzo ładnie je wygładza. I trzyma się to na włosach do 3-4 myć. Także mamy 6 końcówek. Ja użyję teraz tej do podsuszenia włosów, a następnie zrobimy sobie loki. Końcówki się nakłada w ten sposób. Tutaj się włącza tą suszarkę. Tutaj jest regulacja temperatury, a tu jest regulacja siły powietrza. A później naciska się to, żeby zdjąć końcówkę. Ok, więc zacznijmy. Ok, więc moje włosy już są całkowicie suche. Teraz zrobimy sobie loki. Ja wolę używać tej grubszej końcówki. Także użyję dzisiaj tej. Tutaj, jak mówiłam, możecie zmienić stronę, w którą potrzebujecie, żeby Wasze włosy się kręciły. Ta-da! Jak możecie zobaczyć,
Jeśli zauważyliście, wystarczy wyprawne 20 sekund. I robię w ten sposób, że włączam suszarkę. Przez 10 sekund trzymam włosy. Zresztą widzieliście, jak fajnie zbiera to włosy. Ta suszarka zbiera włosy i one się obkręcają po prostu wokół tej końcówki same. Następnie unoszę to jeszcze wyżej i wtedy leci takie zimne powietrze, które powoli ostudza te włosy. Jeśli macie na przykład takie spinki, bardzo fajne są takie podłużne spinki, możecie zebrać sobie tego loka i go spiąć sobie na górze i pozwolić mu w ten sposób ostudzić się. To by było bardzo pomocne i ten lok po prostu byłby trwalszy. Ja niestety nie mam czegoś takiego, pewnie nawet nie wiem, czym używała ze względu na czas. Bardzo lubię tego Dysona, dlatego że widzicie, jak szybko to zajmuje i włosy aż tak się nie niszczą, ponieważ nie osiąga to tak wysokiej temperatury, takiej na przykład zwykła lokówka. Druga strona. Powiem wam, że naprawdę to robi różnicę, gdy przesunie się ten suwak w górę i potraktuje się włosy chłodniejszym powietrzem i te włosy są ostudzone, wtedy ten lok wygląda ładniej, jest bardziej skręcony i trwalszy. I to jest mój efekt końcowy. Dajcie proszę znać, co myślicie w komentarzach. Ja nie falowałam grzywki. Nie używałam tego na mojej grzywce, ponieważ lubię mieć grzywkę prostą. Ale poza tym myślę, że to wygląda fajnie. Zobaczymy też, jak długo się utrzyma. Moje włosy są naturalnie proste. Bardzo szybko się prostują, nawet jak je polokuję. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj. Jeśli się nie mylę, to Dyson w Polsce kosztuje 2800 około, a tutaj to był prezent, ale wiem, że ze strony internetowej, że on kosztował 599 i to jest bez podatku, bo jak wiecie, może niektórzy nie wiedzą, tutaj ceny są bez podatku, dopiero cenę z podatkiem dowiadujecie się przy kasie, no chyba, że sobie wcześniej obliczycie. W dolarach trochę ponad $600, a w Polsce około 2800. Także dajcie znać w komentarzach, co myślicie, czy uważacie, że jest to warte swojej ceny i jak wam się podoba. Dyson przychodzi oczywiście w pudełku, a w tym pudełku jest kolejne pudełko. I tutaj mamy wszystkie końcówki razem z tą suszarką. Tutaj jest w rogu miejsce na te szczotki i tutaj na końcówki. Right now, the good thing about this is that you can actually get the, you know, first screen or getting this, you know, fixed. Okay, thank you. Więc próbujemy naprawić mój telefon, bo jak możecie zobaczyć, coś się stało, nawet nie wiem w jaki sposób i jest cały tutaj rozbity. Nie wiem, jak to się stało, bo on mi nie upadł, może w kieszeni, miałam go razem z kluczami i pod wpływem nacisku czy coś, po prostu cały tył poszedł, więc próbujemy go teraz naprawić. Podobno można gdzieś pójść w jakieś miejsce. Ok, so it's 10, 12. Tak, więc próbujemy naprawić mój telefon. Podobno można zrobić, podobno można się umówić i naprawić to od ręki i podobno to kosztuje jakieś około $30 taka naprawa. Można by było też zapłacić 250 chyba i dostać nowy telefon, ale nie potrzebuję nowego telefonu, wystarczy, że naprawimy to, dlatego że ja też płacę za ubezpieczenie, więc zobaczymy, czy to się uda zrobić, a jeśli się uda, to wtedy Manny chce zmienić ze mną swój telefon. On ma telefon 14 Max Pro, ja mam 13 Max Pro, więc powiedział, że możemy się zamienić, dlatego że ja robię więcej zdjęcia dla niego, to nie ma tak naprawdę znaczenia, jaki ma telefon. A mój też jest sprawny, jest z nim wszystko ok. Także jeśli uda nam się zrobić, to zamienimy też telefony. I taka nowość w tych telefonach 14, one są tak naprawdę bardzo podobne. Zostałam 13 i 14. Mi się wydaje, że największą różnicą jest oczywiście aparat, jak zawsze.
No i jeszcze to, że nie potrzeba jest już karty SIM, jeśli jest się w jakiejś sieci. Czyli po prostu idzie się albo się dzwoni do swojej sieci. My jesteśmy w AT&T. Okej. Więc po prostu trzeba poinformować swoją sieć, że ma się taki telefon i automatycznie podpinają numer pod telefon. I tyle, nie potrzeba karty SIM. Także my będziemy musieli tam iść, żeby to zrobić. Żeby Mane mógł dostać karty SIM do tego starszego telefonu, a ja, żebym już nie miała karty SIM. W ogóle też fajną opcją tutaj jest to, ja tak kupiłam mój telefon 2 lata temu, że oddaję się swój stary telefon. Oni mi wtedy za mój 11 telefon oferowali 1000 dolarów. iPhone kosztował chyba 1200. Musiałam tylko zapłacić 100 dolarów za jakieś tam opłaty, za podatek. I później razem z moim planem płaciłam resztę razem z planem za internet. Więc to jest też fajna opcja. Później mogę sobie w ten sam sposób wziąć pewnie kolejny telefon. So, I'll do the medium. Of course, that one doesn't get for you. And can I also have the chestnut praline latte? Zamawiałam też tą kawę na poprzednim filmiku. Jeśli nie oglądaliście, to zapraszam bardzo do oglądania. Here you go, nitro. Thank you. Awesome. Have a great day, guys. You as well, take care. Thank you. Oh, looks cute. Więc okazało się, że jednak nie naprawimy telefonu, dlatego że ubezpieczenie obejmuje tylko przednią szybę, a tyłu nie. Także trochę słabo. No ale trudno, po prostu go nie naprawimy i wymienimy go na nowy telefon w następnym roku, jak wyjdzie nowy iPhone. Pan jeszcze mi proponował inne ubezpieczenie na inne urządzenie. Mówię, no jeśli to ubezpieczenie jest także połowiczne, to nie dziękuję. W połowie obejmuje przód, a tyłu nie. Serio. Także po prostu pojedziemy teraz zamienić telefony, a jak wyjdzie nowy iPhone, to po prostu oddamy ten 13 Pro Max, a kupimy sobie nowy za to. Bo to jest najlepsza opcja niż... I była też taka opcja, żeby dostać nowy, ale to już kosztuje 250 dolarów, to jest trochę sporo, więc... Wydaje mi się, że nie opłaca się. Założy się po prostu case. W każdym razie żadne kawałeczki szkła ani niczego nie odchodzą z telefonu i wszystko działa sprawnie. Kamera też, także jest spoko, więc po prostu zostawimy. Oh, my baby didn't say hi yet. Don't say hi. Hey, what's up, guys? Why is it so dark? God, it's so dark. We're going to AT&T right now to trade phones because Angelica broke hers. And you want to be such a victim and take this broken phone and give me the newer one. My hero sacrifices his phone. You want to try it? It's so good. Oh, wow. Right? It's really good. I'm glad they still had it because it's not Christmas anymore. Oh, wait. And I think we are going to take the tree apart, right? Mm-hmm. And put away the decorations because Christmas time it's over. Czyli, że teraz po tym, jak skończyły się święta, po Sylwestrze, będzie taki martwy okres, bo po prostu nic się nie dzieje aż do czasu świąt wielkanocnych, nie ma żadnego święta, nie ma żadnej przerwy świątecznej czy jakiejkolwiek, jakiegoś dnia wolnego, jakiegoś święta, nic nie ma. Dobrze, że, znaczy są walentynki, więc to jest fajne. Są też moje urodziny 1 lutego i szykujemy coś fajnego na te urodziny, zobaczymy czy się uda. No więc chociaż to jest jakimś pozytywem w tym martwym okresie, zimnym też okresie, tutaj są bardzo zimne zimy. Najgorzej jest w styczniu i w lutym. Na początku zimy potrafi tutaj być bardzo ciepło, także można chodzić sobie w bluzach, a właśnie tak już styczeń i luty to zaczyna się robić tak zimno, są burze śnieżne i tak dalej.
This one is cool. I'm curious if a lot of people actually buy this one, right? Yeah, I doubt. It's too big. No, but you fold it and you have the same size as an iPhone. Pani kupił nową maszynę do podciągania, do ćwiczenia. I podobno on składa się ją w 60 sekund, także zobaczymy, czy to prawda. Nie wiem, czy widzieliście, w naszym mieszkaniu mieliśmy taką naprawdę, taką jak z siłowni, metalową, dużą maszynę do ćwiczeń. A teraz Marny kupił taką składaną, żeby zaoszczędzić miejsce w mieszkaniu. Także zobaczymy, czy naprawdę się składa w 60 sekund. Okay, najpierw wszystko rozpakujemy. Okay, just unpack everything, and then we will set up the timer. Yo, it's hot. One, two, three. Oh, it should be 3-1, actually. Wait, start it over. It's supposed to be. I don't know. Which way is it supposed to be? Cause this way, look, it's not gonna... Whatever. Oh, it is the way. Seconds left. Oh, the time is up. I think. Woo! Okay, just those pieces go on the bottom, right? Yeah, it's just for pull-ups. That's it. Okay. That's amazing. Okay, you should try it. Yeah, but it's gonna shake now, I just have to tighten it. Okay. Yeah, one thing. Maybe you should move from the light. The key stick. No, it's good. Really? Yeah. It doesn't shake? No. Why it doesn't move that much? Okay. Like this or like that? Doesn't matter. Wam update moich włosów. Nawet się trzymają, jest godzina teraz 21:25, a ja zrobiłam loki o godzinie 12. Nie jest tak źle, nie są całkiem proste. Co myślicie? Również rozbieramy choinkę i teraz to wygląda, to miejsce szczególnie wygląda tak pusto. Bardzo chciałam wam tylko pokazać, jak wygląda nasze mieszkanie już po zebraniu dekoracji świątecznych. Także czegoś nam tam brakowało i zostały nam te lampki, których w końcu nigdy nie założyliśmy, także stwierdziliśmy, że je założymy tutaj dla klimatu. A tutaj stoi lustro. Otwarta szafa i kurtka. Tutaj mamy taki stojak na wino. Mieliśmy jakieś tutaj wina, ale my zazwyczaj nie pijemy win, więc rozdaliśmy razem z różnymi prezentami. I tutaj stoi moed, który czeka na moje urodziny, które są 1 lutego, więc nagram też vloga z moich urodzin. I powoli przygotowujemy się na walentynki. Tak to wygląda. Jeszcze kupiliśmy coś takiego do łazienki, dlatego że dywanik, który mamy, cały czas się brudzi. You wanna put it in the bathroom, babe? Yeah. And he really likes it. Oh, that's nice. That's boho style.
nie wiem, czy ktoś się zainteresował tą książką z ostatniego vloga. Jeśli tak, to chciałam wam tylko powiedzieć, że jest bardzo fajna, że polecam, bardzo szybko się czyta. Minusem albo plusem może być to, że nie ma rozdziałów. Także minus jest taki, że ciężko się gdzieś zatrzymać. Jak na przykład się ktoś wciągnie i chce iść do spania, to ciężko się zatrzymać, bo nie ma żadnego rozdziału. Zazwyczaj jest, o tak, już do końca rozdziału i kończę. No, także powiem wam, że szybko się czyta, można ją przeczytać w jeden dzień. Najbardziej koniec książki, po prostu nie można się oderwać do samego końca. Więc polecam, jakby ktoś chciał przeczytać. Także będę się już z wami żegnać. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do dania łapki w górę i subskrypcji jak zawsze. I dzięki bardzo za oglądanie. Buźka.